Siemka, mam trochę mało czasu. Właśnie przesiadam się z jednego metra na drugie, bo jestem w drodze na Stadion Narodowy imienia Wasilewskiego. I zaraz będę do Was nadawał z meczu CSKA 1948 Czernomore-Warna. No i niestety właśnie metro mi zdążyło odjechać. Następne jest za 5 minut, a jest już 21 po 18. Mecz zaczyna się o 18.45, a jeszcze muszę kupić bilet. Także zobaczymy, czy zdążę. A w międzyczasie, skoro i tak na to metro czekam, mogę Wam chwilkę w skrócie opowiedzieć w ogóle, dokąd się wybieram. Jadę na mecz Ligi Bułgarskiej, tak jak mówiłem, pierwszej Ligi Bułgarskiej, czyli najwyższego poziomu rozgrywkowego. I gra w nim drużyna CSKA 1948 Sofia u siebie na Stadionie Narodowym z Czernomore-Warna, która obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. I teraz chwilę o samej lidze bułgarskiej, bo ta najwyższy poziom ligowy ma w sobie, jakby bierze w nim udział 14 drużyn. 5 z nich jest Sofii. Ponad 1/3 ligi to są drużyny sofijskie. No i od razu małe sprostowanie, bo w bułgarskiej pierwszej lidze jest 6 drużyn z Sofii. Slavia, CSKA, Carsko Selo, Lokomotiv, Lewski i CSKA 1948. I pierwszy plan nasz był taki w ogóle, żeby wybrać się na mecz wczoraj na Czernomore. Carsko Selo, Sofia, przepraszam. Natomiast oni grają daleko poza miastem i żeby się tam do nich dojechać i wrócić później, no to mógłby być kawałek kłopot, bo trzeba przejechać za obwodnicę, a to też jest taki stadion wyglądający na trzecioligowy, bym powiedział, w Polsce. Jakaś mała trybunka, choć ze zdjęć wyglądało, że jest bardzo ładnie położony, z widokiem na góry. Wracając, w lidze bułgarskiej mamy 14 drużyn na najwyższym poziomie. Grają mecz każdy z każdym. No i na koniec sezonu, jak już zagrają każdy z każdym, następuje podział. Ale nie jak się to zwykle dzieje na dwie części, tylko na trzy. Najpierw w pierwszej grupie są drużyny z miejsc 1-6 i one rywalizują o mistrzostwo, no i automatycznie o prawo do gry w eliminacjach europejskich pucharów. I one grają ze sobą jeden mecz, w sensie nie ma tam rewanżu, więc każda z tych drużyn kończy sezon z 26 meczami części regularnej, no i później 5 meczów w tej części dodatkowej. Druga część tabeli to są miejsca 7-10. Tam grają między sobą już mecz i rewanż, czyli każda drużyna rozgrywa 32 mecze w ciągu sezonu. No i te drużyny zajmują odpowiednio później w tabeli miejsca 7-10. Wydaje się to bez sensu, ale tu jest mały haczyk, do którego zaraz wrócę. Ostatnia część tabeli działa podobnie. Miejsca 10-14 też grają między sobą mecz i rewanż. No i ostatnie dwie drużyny, jeśli się nie mylę, spadają ligę niżej, a trzecia od końca gra baraż z drugą albo trzecią drużyną drugiej ligi, która może awansować. I wrócę teraz do tego siódmego miejsca, bo zajęcie siódmego miejsca teoretycznie nie daje nic, ale w praktyce działa to tutaj tak, że drużyna, która zajęła siódme miejsce z tej grupy takiej 7-10, czyli wygrała tą grupę 7-10, gra dodatkowy mecz z drużyną, która zajęła czwarte miejsce o prawo eliminacji w lidze konferencji. Czyli jakby zajęcie czwartego miejsca nie gwarantuje ci gry w europejskich pucharach, w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, dlatego że jeszcze później musisz zagrać baraż z drużyną, która zajęła siódme miejsce, no i ją pokonać dopiero, żeby w tej Lidze Europy grać. Dotarłem, mam jeszcze 15 minut do meczu, więc powinienem sobie spokojnie zdążyć. Stadion jest już tam przede mną. Widać trybunę tylko jedną. W każdym razie właśnie idę na mecz ostatniej obecnie drużyny Ligi, czyli CSKA 1948, Sofia. Ona ma w tabeli po 4 meczach dokładnie 1 punkt, zremisowała tylko jeden mecz. Dla kontrastu ich rywal, czyli właśnie Czernomore-Warna, jest na drugim miejscu w tabeli, ale na tej tabeli bym się specjalnie nie przywiązywał, dlatego że w tym momencie na przykład lider ma zagrane 5 meczów, ma 10 punktów, druga drużyna 4 mecze 8, a są też drużyny, które mają zagrane na przykład jeden mecz. Wiąże się to z tym, że te, co grały w eliminacjach do Ligi Europy, Ligi Mistrzów czy tam Pucharu Konferencji, po prostu w celu lepszego wypadnięcia w tych meczach eliminacyjnych przekładały swoje mecze ligowe. Czyli robiły dokładnie to samo, co robi się w Polsce, bo każdy awans to są dodatkowe punkty w tym rankingu UEFA dla klubów. No i to daje też lidze lepszy poziom później do rozstawienia w tych eliminacjach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to się opłaca, więc wszyscy z tych słabszych lig tak robią. Oni nie są nauczeni grać co 3 dni, tak samo jak my. Nie zmienia to faktu, że zeszły sezon CSKA 1948 Sofia zakończyła na 5. miejscu, czyli tuż za tymi europejskimi pucharami, a dzisiejszy rywal Czernomore na 7. No, skoro zakończył na 7, no to powinien grać w tych barażach o Ligę Konferencji. No i grał rzeczywiście z Ardą Kyrgyzali i te baraże przegrał. Arda Kyrgyzali odpadła później z Hapoelem Berszewa, no a Hapoel ten sam zresztą wywalił nasz Śląsk Wrocław. Stadion jest tutaj, o, przede mną, a ja zdobyłem już bilet. Ładnie się prezentuję.
ale też trzeba przyznać, że cena tego biletu, jak na standardy tej ligi, no powiedziałbym, że jest mocno zaskakująca. Bilet kosztował 20 lewów, co daje około 50 zł. Udało mi się dotrzeć na czas. Właśnie na nagraniu widzicie zawodników, którzy wychodzą na boisko. Trzeba przyznać, że wokół stadionu, gdyby nie to, że wiedziałem, że jest mecz, w życiu bym się nie domyślił, stało może dwóch, może trzech policjantów. Maskotka, jedno stoisko bukmachera i tak naprawdę to jest tyle. No, piłkarskim świętem to bym tego nie nazwał. Czarnomora właśnie zdobyło gola, podbiegli się cieszyć do kibiców. Tak, fajne folkloro ligowe. Są tutaj podobno faworytem Poznania, właśnie koło mnie siedzi teraz sędzia drugoligowy Bożydar, który sędziuje drugą ligę w Rumunii. Say hi to camera. I jego kolega właśnie jest na linii tutaj drugim sędzią, także przyszedł na mecz obserwować swojego kolegę bardziej niż samo widowisko piłkarskie. A w czerwonych koszulkach CSKA podobno w zeszłym sezonie zajęła wysokie miejsce, głównie z tego powodu, że kupowała mecze. Natomiast no, nikt tego nie udowodnił, ale podobno ten proceder niestety w Bułgarii się szerzy, jest dość popularny, dlatego że ludzie z pieniędzmi po prostu pakują kasę tam, gdzie chcą, czyli w wyniki, i ta korupcja jest w tej piłce dużym problemem. Krótka historia o tym, dlaczego to CSKA nazywa się 1948. Prawda jest taka, że jak zobaczycie sobie tabelę, ale w ogóle po co macie ją szukać, wkleję ją wam tutaj ligi, to są dwie drużyny CSKA Sofia. W sensie jest pięć drużyn Sofii, ale dwie nazywają się CSKA. Jedna się nazywa CSKA 1948, a druga CSKA Sofia. I teraz cały żart polega na tym, że drużyna CSKA 1948 została stworzona w 2016 roku, po tym jak CSKA Sofia upadła z powodów długów finansowych. Z tym, że w 2016 roku, jak CSKA upadło z powodu tych długów finansowych, oni mieli zostać zdegradowani do trzeciej ligi i tam miało dziać się dochodzenie. Natomiast w tym samym momencie właściciel Liteksu Łowicz, który interesował się dość mocno piłką, to jest w ogóle dość znany bułgarski zapaśnik i inwestował w tę drużynę kupę kasy, zdecydował się kupić właśnie udziały w CSKA, a jednocześnie jego drużyna, ta Liteks Łowicz, przekazał ją swojemu bratankowi, synowi, nie pamiętam dokładnie komu. W każdym razie oni w tym samym sezonie, w którym CSKA mieli zdegradować, podczas któregoś meczu za radą dyrektora sportowego po prostu zeszli z boiska w ramach strajku, podobno nieuczciwe sędziowanie, może jakiś sprzedany mecz, ciężko powiedzieć. Natomiast, momencik przerwy, bo całkiem groźnie zapowiadająca się akcja. I zamknie ją ktoś, zobaczymy, może będzie coś widać, ładnie wszedł, dograł, no ładuj. Ajajaj, troszkę mi się od piszczela odbiło. Nie było to zbyt dobre zagranie. I ten Litek Słowicz, który był zarządzany właśnie, zszedł z boiska, no i z tego samego powodu został zdyskwalifikowany. Ich licencja przypadła, no i tą licencję przejęło CSKA, więc teoretycznie CSKA, które zostało zdegradowane, nie istnieje. Powstało nowe CSKA, które dostało licencję w miejsce Litek Słowicz, a to CSKA 1948, które powstało w 2016 roku, to jest sprzeciw wobec temu, co właśnie zrobiło się. O, dobra akcja, będzie rzut rożny. To jest właśnie sprzeciw wobec tej fuzji tych dwóch klubów w celu stworzenia trzeciego. Generalnie jest to trochę absurdalne, ale ta drużyna zaczynała od najniższego poziomu, czyli takiej ligi okręgowej, tam zrobiła awans, awansowała do trzeciej, tam wygrała, znowu awansowała do drugiej, w tej drugiej zajęła w pierwszym sezonie czwarte miejsce, później zajęła pierwsze, no i w 2020 roku, w zeszłym sezonie zagrała jako Beniaminek i zajęła piąte miejsce w tej najwyższej lidze. Teraz gra drugi sezon, podobno występują tutaj sami bułgarscy zawodnicy, dość młodzi w większości, i na przykład ich bramkarz jest bramkarzem kadry narodowej Bułgarii i też interesuje się nim Atletico Madryt. Podobno oferowali za niego 1 000 000 euro, ale tutejszy klub chce 2. Jak wiadomo, Atletico Madryt nosa do bramkarzy ma, więc prawdopodobnie coś jest na rzeczy. Choć dzisiaj przed utratą bramki no nie uchronił. Trzeba przyznać, że wielkich szans też nie miał. Stawię tutaj chyba jakiś skrócik tego gola, bo to co się stało, to zakrawa po prostu najlepsze ekstraklasowe zagranie. Kazali strzelca bramki. W dużym skrócie bramkarz wybijający piłkę o podaniu obrońcy kopnął prosto w gościa stojącego na 17 metrze. Ten sobie po prostu przyjął i uderzył, nie atakowany przez nikogo. No generalnie taki prezent, że po prostu jakby święty Mikołaj wam taki przyniósł, to byście na pewno nie płakali. Ciekawie, bo na razie jest 1-1. Faworyzowane Czarnomorze wcale sobie tutaj tak dobrze nie poczyna, jak można by się było spodziewać. Jak też sugerował tutaj Bożydar, że pokonają ich tam bez większego problemu. Jak na razie wydaje się, że będzie to dość trudna przyprawa dla gości z Warny.
Trzeba przyznać, że jest to też dość ładnie położony stadion z widokiem na góry, w których dziś byliśmy. No, przyjemne miejsce do oglądania meczu. A też druga ciekawa sprawa. Tutaj z tyłu. Tamta i ta lampa druga w tym miejscu. To są lampy od stadionu tego CSKA, tego prawdziwego CSKA, tego, który naprawdę powstał w 1948 roku. No i tu było znowu blisko. No i ten stadion znajduje się coś jak na zasadzie właśnie w Krakowie, Wisła i Krakowia, tuż jakby jeden obok drugiego. Zresztą w tym samym parku są położone dosłownie tam, nie wiem, 500 metrów od siebie. Także jak widać, krakowskie rozwiązanie nie jest wcale tutaj jakieś niecodzienne. Koniec pierwszej połowy, bez doliczonego czasu gry, 1-1. Na razie jest to całkiem spoko widowisko. Całkiem dobry mecz, dość żywy, dość intensywny. Dzieje się i pod jedną, i pod drugą bramką, nie ma na co narzekać. A jeszcze krótka wstawka, bo czego byśmy o bułgarskiej piłce nie mówili, ich drużyna póki co nie odpadła jeszcze z eliminacji Ligi Mistrzów. To jest oczywiście stan na 21 sierpnia, bo rewanż z Malmo, z którym przegrali 2-0, będą grali już niedługo. No i prawdopodobnie z tej Ligi Mistrzów odpadną, ale zagrają w Lidze Europy. Natomiast w tej Lidze Mistrzów nawet nie ma szans zagrać drużyna z Polski, więc nie jest to wcale aż tak zła piłka, jakby nam się mogło wydawać. Co tu się stało? Na spokoju to wykończył, ale mamy spalony. Swoją drogą, też ciekawa informacja. W bułgarskiej lidze od zeszłego roku mamy system wideoweryfikacji. Możliwe, że coś jest sprawdzane. Może było tutaj jakieś dodatkowe odbicie piłki, które wpłynie na decyzję sędziego. Przyjezdni fani tam próbują wywrzeć. I mamy bramkę. Poważę. No to wynik się zmienia. Wpadła trzecia bramka, tym razem samobójcza. Tutaj jest karteczka za symulowanie. A z rozmowy z Brzydarem jeszcze udało mi się tutaj wyciągnąć. On jest obecnie sędzią na drugim poziomie ligowym bułgarskim, czyli w drugiej bułgarskiej lidze, że niestety tutaj korupcja wciąż jest dużym problemem i że zdarzało mu się usłyszeć propozycje na temat chociażby tego, czy za 300-400 euro nie chce pomóc przez przypadek jakiejś drużynie awansować dalej. On mówi, że się na to nie zgadza, dlatego że mierzy wyżej, chciałby kiedyś sędziować mecze międzynarodowe. A wiadomo, że z czymś takim no nie da się później. Gdyby cię cokolwiek złapali, no to jest 300-400 euro teraz, a później no tak naprawdę nie ma możliwości w rozwoju kariery sędziowskiej. Natomiast no jego zdaniem około 20% sędziów jest w tym momencie w Bułgarii skorumpowanych w drugiej lidze, na tym poziomie, na którym on sędziuje. Widział, że w pierwszej lidze jest tego trochę mniej, ale też się wciąż niby zdarzają sprzedane mecze. I to jest duży problem tej ligi. I niestety, no tak długo jak takie procedury będą miały miejsce, podejrzewam, że ta liga nie osiągnie oczekiwanego pewnie przez fanów rozwoju, poziomu rozwoju. Oczywiście te wszystkie informacje, które mam, to nie są informacje potwierdzone w żaden sposób danymi wyrokami czy czymkolwiek. No są informacje bardziej z obserwacji chłopaka, który po prostu dzisiaj idąc na stadion do mnie zagadał i tak naprawdę podzielił się tym, no co zna z życia, tak? Skoro sędziuje drugą ligę, musiał sędziować też ligi okręgowe, sędziował też ligę trzecią i po prostu przez te sędziowanie się regularnie przebijał. No i jest dość młodym, ambitnym sędzią, który chciałby w przyszłości iść wyżej, a w tym momencie, no jak z tego właśnie co mówi, w Bułgarii niestety o piłce nożnej i o wynikach często decydują nieuczciwe układy. Mamy kolejną brameczkę, wynik 3-2, zaraz się zmieni, tym razem samobójcza. Znaczy druga właściwie samobójcza, poprzednia również była samobójcza. Muszę przyznać, że ostatnio mam farta do meczów. W Bukareszcie 6 goli, teraz 5, a 72 minuta. Wytrafiają mi się dobre widowiska. Wcześniej planowałem co prawda wybrać się na mecz Sarskosełą z Adną Krydżali, który był wczoraj. I tam zakończyło się wynikiem 1-0, więc może miałem dobre przeżycie, żeby poczekać i pójść dzisiaj. Mamy już końcówkę meczu. Końcówka meczu, rzut wolny dla zespołu gości, niewiele z niego wynika. Wynik niezmiennie od 70 minuty 3-2. No i jeszcze zmieniło się tylko to, że gospodarze grają w 10 po czerwonej kartce dla jednego z ich zawodnika. Tutaj jeszcze w rozmowie z Brzydarem mogę wam pokazać, bo sprawdziłem. W składzie jednej i drugiej drużyny występuje wielu Bułgarów, ale w drużynie CSKA
są sami Bułgarzy, co jest warte ocenienia. A to, o czym też mi mój towarzysz meczu powiedział dziś, to właśnie to, że w trzeciej lidze bułgarskiej, czyli to jest ostatni jakby taki półprofesjonalny poziom w Bułgarii, są jakby cztery ligi. Dwie pierwsze są powiedzmy profesjonalne, w drugiej, czyli grają często rezerwy drużyn, które właśnie grają w tej najwyższej. Trzecia to jest taka półprofesjonalna, czwarte to już są ligi okręgowe. I teraz w tej trzeciej lidze, która jest już dość właśnie amatorska, od tego sezonu nie mogą występować zagraniczni piłkarze. Czyli jeśli chcesz ściągać piłkarzy z zagranicy, to ligi pierwszej i drugiej, a do niższych lig już tylko i wyłącznie Bułgarzy. Czy to dobrze wpłynie na rozwój piłki nożnej w Bułgarii, zobaczymy pewnie za kilka lat. Jest to na pewno dość ciekawy przepis, który może mieć swoje pozytywne, ale może mieć swoje również negatywne konsekwencje. Także myślę, że warto ten futbol gdzieś tam obserwować. Mecz się kończy, wynik 2-3, nic się już nie zmieniło. Thank you for the game, it was a pleasure to meet you and good luck for future. All the best wishes, I hope to see you in Champions League final one day. Or at least in some other international games. No, jeśli chodzi o meczyk Cęska, tyle. Tutaj fani Czernomora jeszcze się cieszą. Trzeba przyznać, że drużyna składająca się głównie z młodych Bułgarów walczyła naprawdę dzielnie. No, nie można im odmówić ambicji. Chcieli, widać, że chcieli. Nie udało się tym razem. Może następnym razem pójdzie im lepiej. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Thanks a lot.